Siemaneczko, z tej strony Miki, dzisiaj jest ze mną Sobon. Gitara, siema. Jest z nami też Konar. Gitara, siema. Jabłko mięta, nie ma klienta, nie? Haha. I ogólnie dzisiaj sobie gramy z Pintiresa. Niestety parapendoniczka nie ma tego, tak. Katuszka. Tak, tak, tak. Jeden plus set włącz. Nie, ja jadę na trójce, majster. Jeden plus. Ogólnie nie ma z nami Konara, że z racji tego, że Konar pochwal się, coś zrobił, pochwal się. No nie pobrałem z Pintiresa, no. Dokładnie. Nie, że nie pobrał. Przejechał komputer fendem. To mi było. No nie pobrał z Pinterasa. No jedź pierwszy, bo kurde no. No hopo! Ja tu jadę w gorszym błocie niż ty. Dobra, poczekam aż ty przejedziesz. I jedziemy sobie na mapie, słuchajcie, jaka to mapa? Wybrzeże i jedziemy sobie do tego celu tutaj. O, tutaj. Zawsze jeździliśmy tutaj, a teraz sobie jedziemy tutaj. Zobaczymy, czy nam się uda. Poprzednią trasę z Sobonem nam się udało zaliczyć. Jakimś cudem, nie wiem jak. Ale ledwo, naprawdę. Jak ktoś oglądał, to... Co? Zaliczyć. Pora pedaliczka kotyszek. Jak nie mogę nic innego z nim zaliczyć, to chociaż mapę, nie? Pogadamy, jak cię tam odwiedza ty. Ej, przewalę się teraz. Nie, może się przewalę, daj. No zobacz, że się przewalę. Ja pierdzielę. No co za nieumiejętny driver. Ja pierdolę, przewalę się. Ej, weź na sobie. Wiesz, no prawo jazdy chodzi, o? To wiesz, że tu zdaję prawo jazdy. No chodzę, ale ja pierdzielę, ty przewalę się. No dajesz kierownicą w prawo i ogień do przodu. Nie chcę iść. Czekaj, może mi się uda wycofać. Poczekaj, dobra, jedynkę wrzucę. Nie kombinuj, synek. Ja pierdzielę, początek odcinka i wtopa już, nie? Zresztą, u mnie to norma. To. Ale poprzedni odcinek poszedł nam wyjątkowo sprawnie, powiem ci. Tak. Coś no. Mi jest źle przyczepką tak. Zabrnęło. Oj, kurwa. A teraz to już wpadłem znowu. Zawiesiłeś się na mostach? Nie. Na koła. To nie ma jeszcze tak źle. Cofaj to przyczepko. Czekaj, bo to nie Eurotruck. Dobra, nie będę paliła, pani bez sensu. Jeszcze kawałek, jeszcze pół metra. Masz? Jeszcze ze 3 metry, no. No, jeszcze? No. Jeszcze! Mam tą kabaret. Matko Boska, wypierdzieli się, tak? Jeszcze z pół metra. Czekaj, wyprostuję się. No, prostuj się. Kurwa, jedynka wskakuj, że... No i teraz teku. Taka to tak z półtora metra, ty, maksymalnie. No, czekaj, no jeszcze czekaj, dwa. Odbija. Dawaj, telefon dać też jak możesz. Dobra, no stoi, czekaj, bo ja tu Pokémon Go instaluję, halo. Nie mogę wziąć telefonu. Wyciągarka usunięta, usunąłeś wyciągarkę, coś ci zrobił, podpinaj się. Podpinaj. Usunięta! Co ty ucofnij. Może w kółeczku nie byłeś. Dobra, hamuluj. Dobra. Ciągnąć cię? Delikatnie. Czekaj. I pizza. Nad głową, pipi. Dobra, pasuje, dziękuję. Dokładnie tak jak powiedział Konar. Tylko włącz jeden plus, proszę jedź pierwszy, bo ja boję się. Nie chciało mi wskoczyć. Dobra, jadź. Bo ja pierwszy nie chcę, bo znowu będzie wpadka. Czekaj, bo to ma błoto. Ja, co mi twoje błoto, ty? Na chuj mi twoje błoto i twój pierdolony bez. Boże, ten leży gorzej niż błotka. Jezus Maria, wypieprzaj podkładka. Boże, zatrzymał się w tym błocie, ty. Jadź. Jak się trąbi? O, czego trąbi? Kaczką cię nastraszyłem, ostra cię, widzisz? Osrała cię prawie. No. Ja cię zaraz nie osrał, ty. Dobra, jaś. Bo ci gangbanga zrobił, ty. Jaś to kabaryna. Kapszota. No ja byś miał bukakę na mordzie. Ty, bo ci kawasutrę zrobię. Jak ktoś oglądał Pąków, to wie o co chodzi. Fajny odcinek. Masterko. Bukakę? A do czego służą banany? Do jedzenia. Są dobrym źródłem... Do czego? Białka? Analizacji. A, białka. Jest lecę to, ty masz jakiś, nie wiem, jakiś silnik lewy czy coś, że tak jedziesz jak takie... Nie będę mówił co? Nie wiem. Kurwa, to jest błoto. Patrz, ja się nie śpieszę i mi i dojeżdżam do celu. A ty dobry. Co? Śpieszysz się i gleba. Przepraszam, zjechałem z trasy i prawie znowu zakopałem się, ale dobra, jest bit. Już wyjeżdżam. Chyba wyjeżdżam. Łokieć mięta nie ma klienta. Jabłko mięta nie ma klienta, a nie.
Taka wersja dla dzieci. Dobra. Parapet, doniczka, kwiatuszek. Podchodzi podstawówca, taki typek, nie, do sklepiku i jabłko mięta nie ma klienta, tak? Wiesz. I chodzi o tym markę oczywiście, nie? Taki nowy slogan będzie. I wszystko jasne. Dokładnie, wszystko jasne. I wszystko wytłumaczone. A swego czasu pamiętacie w podstawówce takie papierowe pieniądze, jak się jadło? Macie takie... Dobre były, nie? Nawet. Uszło w tłumie. A teraz można kupić tylko takie te czekoladowe takie pieniążki jak euro, nie? A kiedyś takie te papierowe były fajne. I potem jadło na przerwie. W podstawówce jesteś, wyjmujesz taki plik papierowych i kiedy najbogatszy na przerwie jesteś, nie? No po nie wpierdolisz wszystkiego. I się wachlujesz. No. Nie wiem jak ty, ale ja korzystam z serwisu. Nie wiem jak ty, ale ja teraz będę leżał. To leż. Jezu. Może faktycznie nie ma co się spieszyć. No brawo. Dobra, co bym sobie tutaj przedni wydech. Przedni, zobacz! Ten na grubo tam modyfikacje polecił. Nie, tu są oponki, proszę państwa, jak chcę szersze opony, no ja tak nie będę jeździł, jo. No bo to są takie trochę wąskawe, nie? Jo. Jak przy rowerze. Koło zapasowe, niedostępne, przepraszam, niedostępne. No nie ma kół. Nie idzie zmienić kół. Dobra, co to jest? Odwoziec z żurawiem, to sobie w sumie... Pierdziele, nie zmieniam tych kół. Dojadę. Jak ładunek mam stracić, to ja nie chcę. To też sobie walnę, tylko przedni wydech i tyle. Dobra, jak jedziemy teraz? Prowadź, szeryfie. Jakiej szeryfie się tu muszę powykręcać. Dobra. Pierdziel automat ładuje. Dobra, jadź, nie pierdziel. Chodź jeszcze w to niebieskie ciurco wykurwia. No nie wykurwia, w to tylko jadź. Mam No. Kurwa, myślałem, że się wypierdolę. No gdzie tutaj, na twardym? Nie przeklinę, bo nas dzieci oglądają. I że jest po 23. A dobra, faktycznie. 13 po. No, to już może. Tak pechowo trochę, nie? Trochę. Ogólnie macie tak, że wyjdziecie sobie takie przesądy ogólnie, czy nie? Jakie? 13? No, że na przykład czarny kot ci przepierdzieli przez drogę. Nie wierzę w to. Pod drabiną przejdziesz, albo coś w tym stylu? Nie wierzę w to. Nie. Konara, ty? Nie. Nie? Nie. A, ja też nie. A gdzie jak... teraz skręcamy? Prosto czy lewo? Jak ty prowadzisz? Jak czarny kot przebiega, tego przejeżdżam przeważnie. Więc no... Czekaj, popatrz, ale prosto. Wiem, że w szkole przeważnie sprawdziano, że nie mamy 5-13, jak wypada. Ale podobno jest taka choroba, co się ludzie boją 5-13, rozumiecie? To po prostu boją się, nie? Bukakę? Nie wiem, na co masz w tej chwili ochotę, kolego. Oj, czekaj, bo może być gleba. Ale twoje potrzeby fizjologiczne w tym momencie są mniej ważne. Musimy dojechać do celu. Ty mi nie mów, bo ja zaraz na mostach siądę. No ja cię popcham trochę. Nie! Odpierdol, mam cię od mojej chwili. Patrz, jadę bez dyferencjału, bez napędu, bo ciebie przedzę teraz. Mhm, do momentu. Dobra, załączę sobie też. Ale tylko dyferencjał. Bez blokady. Znaczy bez napędu. Zobacz jak idę niczym dziga, ty tak się, w ogóle ty się jakoś tak wleczesz jak... Koniec, na mostach siedzi. Jadź, pcham się. Pniesz mnie od tyłu? Wężykiem. Co? Pcham cię. Wow. Zobacz, gleba! To ty będzie pociągnąć? Nie. Nic mnie tu nie rób, ty. Dobra, poczekam nawet. W tym błocie stanąłem, to ja nie wyjadę pewnie, ale dobra, trudno. Wyciągaj się. Zobacz jak poszedł, dobra, jadź. Dobra, ja dam radę. Mój jakiś mocniejszy od twojego. Wiedzieli co mają mi dać, ty. Dali mi taki, że nie usiądę, ty. Ej, bez jaj, pierwszy raz nie mam jakichś większych problemów, żeby jechać. Nawet się nie wywalam. Bo tu jest kłopot. Mogę cię do tyłu pociągnąć. Nie, nic tu nie. Zobaczcie jak się wyciąga, a perfekcyjna akcja, ty. Będzie mały strażak sam. Co ja pomoże ci strażak sam. Co za idiota. Taka bajka była. Wiem, oglądałem. Ja tylko informuję. Może ktoś też z widzów ogląda, albo listonosz padł, o tak z takim kotem jeździł. Pat i mat i pat.
Pat i kot, przyjaciele, odlot. Jeździł takim tym. A angielską wiesz. Słychać ptaków, koncert. No. Tak było, ja nie zmyślam. Taką czerwoną furgonetką jeździł, nie? Jo, no. Taka stara babka mu ulicę dawała na poczcie, nie? Dobra, okay. Przyznawacie teraz to, ale to by się oglądał. Lepiej się zapytać, kto ich nie oglądał, ty. Ja. Nie, oglądałem, przepraszam. Czekaj, mam dylemat teraz, prosto czy... Zawsze rano przed szkołą, jak chodziłem do podstawówki, jeszcze to leciały teletubisie, to się oglądało przed śniadankiem. Ale kto tego nie oglądał, ty, majster? No i zawsze był ten odkurzacz, ten dudo, tak... Dokładnie. Tubisiowy krem! Tubisiowy krem! Ale kiedyś mnie to jakoś nie zastanawiało, czemu ten jeden czerwony torebkę nosił, a teraz to kurwa jebany gej. Niebieski pedał. Nosił torebkę. Gdzie? Czerwony chyba. Nie, niebieski. A niebieski może, faktycznie, taki pedałek chyba. Ale wiesz czemu to zdjęli z anteny? No to było takie pedalskie? Nie, bo no właśnie nosił torebka. A no to mówię. Jak się wrąbał, matko boska, utopi się. Dobra, kurwa. Ale nie dziwię się w sumie, takim dzieciom pokazywać, że to ja bym się bał w sumie teraz też. Ale kiedyś te kreskówki były takie inne, jakoś człowiek tak nie dopatrywał się wielu rzeczy. A teraz jeszcze jedno pytanie, kto oglądał Kubusia Puchatka? No kurna no. Chyba każdy. Konar, oglądałeś? No jak nie? Ja bym nie oglądał. No nie wiem, pytam cię. A atomówki? Ooo! No to chyba nadal leci, co? No też było. Ty nawet nie wiem. A najlepsza bajka to była potem finałaży sfery. O kurwa. No i dalej jest. Dalej jest. No ja powiem ci teraz nie w temacie już, nie? Ja teraz duży, bardziej na kompie siedzę niż na... Czasem się tam coś włączy, jak tam ktoś przyjedzie, jakiś dzieciak, albo gdzieś tam się pojedzie, tam się pogląda, ale... Tak już teraz nie w temacie. A zawsze się pamiętam, jak byłem mały, to bałem się tego, Scooby-Doo, nie? Ej, weź, ty mi nawet nie gody o tym, jak ty. Byłem taki mały, zawsze było, babcia! Co? No chodź, co? Obejrzymy bajkę, bo się sam boję. Naprawdę. Jo, ale tak było, ty Scooby-Doo. No. Aż tak true. No, ale serialnie, byłem taki mały, że się tak bałem tego Scooby-Doo, nie? O Boże, to nie było straszne, ale... Ale no, jak byłem taki mały, to... Ale weź 5 lot, masz 6. No właśnie. I weź sobie to kuźwa wyobraź i myślisz, że to jest naprawdę, nie? No wtedy to tak, to trochę skizy potem mogły być. Jo. Zaraz się boję horrorów oglądać, dopiero wtedy. Bajek. Ty czekaj, majster, bo tu jakiś kłopot jest, ty. Ty chyba może na ręczną całą drogę jedziesz, co? Nie. Na wstecznym. No bo wyjątkowo jest tak, że jadę szybciej od kogoś, a przeważnie to ktoś ode mnie szybciej jeździ zawsze, nie? Jo, ale patrz, ja jeżdżę wolniej dojeżdżam, a ty nie. Oj, dobra. Aj, dobra. Prawda boli, nie? No. Wiem. Moje serce krwawi. Znowu mam dziurę w brzuchu, a nie, teraz ja mam dziurę w brzuchu, bo kamerę dałem wyżej. Ostatnio miałem dziurę w brzuchu. O właśnie, ostatnio ktoś mi napisał, nie? Że miałem taką dziurę w brzuchu jak teletubisie takim, wiesz. Bo oni mieli taki też dziurę w brzuchu, taki ekranie, taki telewizor był chyba, nie? Było takie coś, nie? Czy mi się coś ten... Uwaga, sprawdzam mapa. Konar. A co było, że co? W telewisiu? Że w teletubisiu, że taki telewizor jakby miał na środku brzucha, taki wiesz, taki ekran tam się pojawiał. I też się śmiał właśnie ostatnio, że na koszulce u mnie w brzuchu, jak wycinam green screen, też taki tam telewizor jak teletubisz. Dobra, Miki, pytanie za 100 punktów, kręcimy w prawo czy w lewo? No był taki. Był taki, no obojętnie. Był nie właśnie, wiem. Ktoś słusznie uwagę zwrócił, kolego, jeżeli to oglądasz, to naprawdę like dla ciebie, bo dobrze to wychwyciłeś, oczywiście, nakazanie na teletubisi. Nie wiem, czy dobrze pojechałeś, ty. Chyba źle. Dobrze. Źle, ja. Kółko zrobiłeś. Bo tu w lewo odbij. No dobra, to jedziemy przez gorszy teren. Przez krzaki. Penetrujemy nowe dróżki. No nie wiem, czy jak to przez te krzaki jechać, ale... Tutaj na wprostkę? Gdzie ty jedziesz? Aha, dobra. Na wprost. Nie wiem, czy jak to będę jechać, ale niech będzie. Sprawdzę ten teren. Jedź przodem, jedź. Dobra. Robisz dla królika doświadczenie. Właśnie, no, do tego się boję. Boże, myślę, że przejedziemy przez tą rzekę? Próbuj! Dlaczego się utopisz? Czekaj, to sobie jedynkę tylko zapnę. No to chyba nie jest głęboko. No jedź. Przeżegnałem się.
A nie, płytko, popo. Na luzie. Jedynkę tylko zapnij i... Pierdzielaj. No, serio? Walnąłeś we mnie? Możliwe. Zakopałem się. Ja pierdzielę, zakopałem się. O dobra, nie, idę. Wężykiem, panowie, wężykiem. Właśnie wężykiem i siadam. Ty podciągniesz mnie trochę. Jo, czekaj, bo na razie to nie jest sam wyjazd. Tutaj trochę mokro. Gitara się ma, ale konek by się teraz przydał, byś to wyciągnął. Jo. Nie, szybko. Jo. Ściągaj. Gacie. Woda leć. Zawsze chętny. Aj te moje kopaki, no. Co z tego, że dopiero drugi raz ze sobą rozmawiamy? Jaki drugi? Dobra, weź tam, akceptuj, że się podciągnę. Jedziesz maleńko. Ciągnij mi druta. Chyba na czepę. Dobra. Potrzebowałem tylko się trochę wygaraskać z kłopotów. Ty, tu są pniaczki, tu są. Dobra, jadź. Jeszcze na czepa musi być. Dobra, jeszcze go. Dobra. Pękło. Poszło, ładnie. Nie wytrzymała napięcia? Twoja pomoc była naprawdę mi niezmiernie bardzo wielce. Nie mogliśmy brzegiem morza pojechać? Nie wiem, ja będę. Ja sądzę, że brzegiem byłoby lepiej. No to jedź, sprawdzimy to. Nie, bo się boję, że utknę. Albo. Dup gleba. Ty poczekaj. Ty! Stój. Jest ładunek! Czekaj. Dawaj mi to tak. Czekaj. Arwasz twarz. Akceptuj. Dawaj. No. Silnie mi chodzi, majster. Dobra. Czekaj. Dawaj. Czekaj, nie rozłącz. Ja się od boku będę się podciągał. Nie, poczekaj, ja przejadę tam. Idę tamtą pociągnę. Przejdź, bo ja się kto inaczej podciągnę. Czekaj. Kurwa. Nie lubię, jak tu jest noc. O, teraz mnie zawsze. Czekaj, doczepię się teraz. O, tak akceptuj. Ciągaj. Ja! Spadł? Ale ciebie odzyskałem. Ja mnie jo, ale... Aha, wiem czemu się wydupcyłek, wiesz samo? No, na pięknie wyjechałeś. No. Domyśliłem się. Dobra, weź mnie holował jak coś. Robię, no. Robię za holownik, to czekaj, odpinam tak gównianą przyczepkę. Dobra. Pojedziemy sobie tutaj brzegiem. Zobaczymy, czy jest to dobry wybór. Czy jednak może nie. Ty, szkoda, ale no wiesz, no bywa i zdarza się najlepszym, tak? No ja. No trudno. Chociaż może mi się uda. Ty, ale fajnie po tym piasku idę. A tam prosto pojechałeś, szykaj. Tak, no na dół zjechałem cały czas prosto brzegiem plaży. A ty to tam, ty jadę tutaj. Ja tu nie wykręcał, są całe pięki. Radę. Wierzę w ciebie. Dobra, czego pięki by tam wyrywał? Dobra. Pięki. A wiecie, gdzie ja mieszkam? W piękach. Wiesz, jaki zmienia okoliczność? Patrz, jesteś ze mną blisko, Kona. Bo jeżdżę po pieńkach. Nie wiem, czy ja dojadę tędy, ale przebiję się. Nie wiem, ja zabijam, majster. No to jakieś wodzie teraz jadę, nie? Nie, zaraz się bez utop... świateł lepiej, bo jest trochę jaśniej ogólnie, ale nie lubię nocy ogólnie, także. No ciemno jest. No w nocy jest wiadomo zawsze ciemno, ale no. Najciemniej to jest pod latarnią. Pod latarnią? No. A jak ktoś tam stoi pod to latarnią? No to wtedy jest miło i przyjemnie. Tylko drogo. A gdzieś było takie zdjęcie, czy uprawiasz tak za pieniądze? Nie, to akurat dobrze, bo nie wziąłem pieniędzy ze sobą, nie? Nee. Takie było, że takie super, nie? No skończ tu ten pieniek! Dobra. Proszę odepnąć na automata, będzie szybciej szło. Depnij, ja się tu muszę z pieńków wydostać.
O, raz lepiej idzie. Szybciej. Konar mnie nie chce z miejscowości wypuścić, ty. O Boże, wziąłem swoje objęcia. Szlapan ustawiłem i nie ma wyjazdu. Bo pieniądze. Ustawił dużo las. Ustawił dużo pieńków. Fent się sam nie kupił. No, trzeba wiedzieć, fajnie trzeba na fendzika czwartego. No, dobrze. No patrz, co za wredny konar. Nie puścimy. Weź mnie goń, bo ja nie wiem, czy ja w tym błocie nie siądę. Ty, majster, na razie to poproś konara, żeby mnie z miejscowości wypuścił, ja? Konar, weź tam się pieniądze i już, tutaj wypuszcza. Pieniążki. Zapuścił korzenie, mówisz? No. Joj, to takie konkretne. Ale jadę szlaczkiem i jest dobrze, powiem ci. On do ciebie 455 metrów. Ty. Dobra, idź na razie daje radę. Ale powiem ci, że jazda tym szlaczkiem pomaga i to nieźle pomaga. Wężykiem, panowie. Wężykiem, no ja to mówię szlaczkiem. Wężykiem. Zgaduję, że gdyby nie ten wężyk, to już bym stał, ale... No ciśnij tym, kuźwa, co to tam jest, mas, czy co to jest, gówno. Kuźwa. Tu się ten wielki przydał, a nie... To dobra, ma... stoję. A nie, jadę. Jak już stanę... Wężykiem. Nie odpuszczę. Wężykiem jadę. Nie odpuszczę gazu, ty. No właśnie tak zrobiłem, nie odpuściłem i dzięki temu obmieliłem trochę, ale jest dobrze. Trochę twardego zaraz załapię. O, chłopok. Ale się jaram, bo dojeżdżam. Tylko ostatnio też kiedyś dojeżdżałem do celu, przed samym celem się wywaliłem, to tak pamiętasz? No, pamiętam to. Przed samym celem się wypieprzyłem, nie? To jedziesz. Nie, bokiem na plaży poszłem, ty. Czaisz to? No to więc tak. Ludzie, w tym odcinku to było na tyle, udało mi się dojechać, co jest najważniejsze. Ja wam dziękuję za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć! Pa.